Nie wytrzymam. Ja naprawdę nie wytrzymam. Ja już nie wytrzymam. Ja mam tego dość. Mam dość. Cześć. Ja jestem Ciaro Usago, jestem stylistą fryzur, ale nie tylko. Jeśli już mnie oglądacie, to o tym wiecie. A jeśli nie, to zapraszam na moje social media, Instagramy i takie tam inne rzeczy. I dzisiaj porozmawiamy sobie o dziwnych klientach. A w zasadzie absurdalnych sytuacjach z klientami, które czasami doprowadzają mnie do szału macicy, której nawet nie mam. Zapraszam do oglądania. Jestem bardzo, mega, mocno wdzięczny, że większość ludzi, z którymi pracuję, to zajebiste, fajne osoby. Szczególnie teraz, kiedy pracuję na siebie i dla siebie. Moi klienci to naprawdę są ludzie mega w porządku. Mogę z nimi porozmawiać o wszystkim. Już to mówiłem tyle razy i ja naprawdę się cieszę. Ale nie może być za idealnie i czasami musi trafić się taki, jak ja to mówię, Pokémon. I to mówię bardzo tak zdrobnie, ale tak spokojnie, że Pokémon. Bo oczywiście w myślach mam różne inne rzeczy, ale trudno, nie będę o nich mówić. Niech każdy sobie myśli, co chce, nieważne. Ale dobra, zostańmy przy tym Pokémonie. No i dziś właśnie opowiem wam kilka tych absurdalnych sytuacji z dziwnymi ludźmi, z ich dziwnymi wymaganiami, które w ogóle nie mają jakby, nie wiem, sensu? Nie wiem. Od 4 miesięcy pracuję jakby sam. W sensie mam swoją własną firmę. I od tego czasu, przez te 4 miesiące, z dziwnych osób trafiła się jedna. I to jest naprawdę sukces, ponieważ jak pracowałem w salonach u kogoś, dla kogoś, no do tych osób było czasami parę w tygodniu. No i powiem wam, że po 10 latach ja naprawdę byłem zmęczony psychicznie. Naprawdę. Co innego, gdybym poszedł pracować jako psychiatra, psycholog, psychoterapeuta, czy takie, wiecie, różne inne psychologiczne zawody, psycho, no to jest co innego. To bym był na to jakby gotowy. Ja jestem artystą, uczyłem się, wiecie, różnych rzeczy artystycznych, rozwijałem je w sobie, no i nagle weszła w to wszystko praca z ludźmi, która ogólnie jest super, ale jak pracujecie kilkanaście godzin dziennie albo kilka grubych godzin dziennie i kilka razy w tygodniu macie taką osobę naprawdę, już gdyby to było chociaż raz w tygodniu, ale kilka razy w tygodniu, to uwierzcie mi, przez 10 lat to jest naprawdę męczące. Nie wiem, może niektórzy są odporni, ale ja jestem jak gąbka emocjonalna, jak ktoś przychodzi do mnie z taką dziwną energią, dziwni ludzie, to ja naprawdę czasami jestem zmęczony i mam depresję. Naprawdę. Więc cieszę się, że teraz tych ludzi nie ma prawie wcale, bo jedna na 4 miesiące do kilku w tygodniu, to jest naprawdę sukces. I taka osoba trafiła do mnie niedawno, ale za chwilę do tego przejdziemy. Na początek opowiem wam historie absurdalne, które mi się przypomniały, które trafiły mi się kilka lat temu, kilka miesięcy temu. Słuchajcie, ja nie wiem, czy ludzie myślą, że my jesteśmy czarodziejami, jakimiś magikami, cudotwórcami. No nie. Wszystko ma swoje jakieś granice, co można wykonać, a co nie. Przyszła kiedyś do mnie taka pewna pani, która miała czarne włosy. Jeszcze sama się przyznała, ale nie musiała, bo ja od razu widziałem, że te włosy są farbowane na czarno, taką drogeryjną farbą. One były tak czarne, że aż taki był niebieski, wiecie, taka niebieska poświata aż na niej była. No i ona do mnie mówi, że ona chce być blondynką. Ja mówię, uważam, że to dobry pomysł, że będzie to pani pasowało. Ona mówi, ale jak to dzisiaj? Ja mówię, wie pani, ja nie mogę tego zagwarantować, bo wiecie, włosy są różne, ale już o tym mówiłem w innych odcinkach. I ja mówię, nie mogę pani tego zagwarantować z takich włosów, tym bardziej, że na końcówkach było tego czarnego o wiele więcej. A ona krzyczy wręcz do mnie, ale to jest pana obowiązek! Skoro z pana taki dobry stylista, to pan da radę! Ja żądam! Słuchajcie, już miałem ochotę powiedzieć brzydkie słowo, żeby wyszła. Bo naprawdę to jest takie... Człowiek chce dobrze wytłumaczyć, żeby te włosy były włosami, żeby były ładne. I wiecie, ja tego nie rozumiem. I ona cały czas... Musi pan zrobić taki blond. Po pierwsze, ja nic nie muszę. Ja tylko mogę. Ale to już kto mnie ogląda, to chyba wie. No i słuchajcie, no i co tutaj zrobić z taką osobą? Finalnie nic jej nie zrobiłem, ona po prostu wyszła, bo nie mogliśmy się dogadać. No bo dla mnie to było chore po prostu. Ja jej powiedziałem, że może wyjść tak, że będzie ten blond dzisiaj, ale on nie będzie taki biały, bo ona chciała białe. Ona chciała po prostu białe kudły z takich czarnych, drogeryjnych, silikonowych farb. No. Nie. Kolejna sytuacja dotyczy osób, i to chyba mnie dwa razy spotkało, które mają kręcone włosy, takie jak ja, z natury. Jeśli nie widzieliście, to przypomnę. Tak wyglądam z natury. Tak wyglądam w naturalnych, długich, kręconych włosach. No i słuchajcie, przychodzą osoby z kręconymi włosami i te włosy są różne. I większość osób z kręconymi włosami puszczącymi się zdaje sobie sprawę, że to nie są wcale takie łatwe włosy. No i ciężko z nimi zrobić coś, żeby one wyglądały cudownie.
No i te dwie osoby, które do mnie trafiły z tymi kręconymi włosami, miały te włosy takie dotąd. One były takie, no brzydko mówiąc, no takie, wiecie, pięć piór na głowie, jak to niektórzy mówią. I były takie bardzo puszące się, takie lekkie. I one przychodzą ze zdjęciami instagramerek. Pokazują mi instagramerki z doczepami do kolan, prawie takie grube, pulchne, ładne włosy. I ona chce mieć takie włosy. No, to sobie doczep. To sobie doczep po prostu. No, ja tego naprawdę nie rozumiem. Jezus. Przecież już teraz się mówi o tych doczepach, o perukach. Są takie peruki, że nawet nie widać, że to jest peruka. Uwierzcie mi, możecie sobie przeczesywać tak włosami wszystko. A ludzie chcą mieć takie włosy. No nie da się. Naprawdę, ja mogę zrobić wiele rzeczy. Nawet mogę uczesać te rzeczy, po prostu takie, ale krótsze. Ale to jest tylko na chwilę. My też musimy coś robić. To się nie da nic nie zrobić, żeby było zajebiście. No, no nie ma tak. Może jedna na tysiąc osób tak ma, co powtarzam. Ale to naprawdę rzadko. Ja nie wiem, ludzie mają jakieś wyobrażenia nie z tej ziemi. Ja naprawdę nie wiem. Ja nie jestem chirurgiem plastycznym, ani jakimś chirurgiem, nie wiem, do przeszczepów włosów. No nie. Ja jestem po prostu osobą, która ma koloryzować włosy, strzyc je, modelować, stylizować. I przygotować te włosy w taki sposób, żeby tej osobie było łatwiej sobie z nimi radzić. Ewentualnie poradzić tej osobie, albo dać jej kilka rad. I żeby ona właśnie mogła z tymi włosami robić tak, żeby wyglądały jak najlepiej mogą. Nawet jak są straszne. A ludzie mają czasami naprawdę wymagania, nie wiem skąd, ja nie wiem skąd oni mają te wymagania. No oglądałem się na Instagramie tych filmików różnych, okej, są ci fryzjerzy, ale to jest montaż tych filmików często szybko zrobionych, tam są doczepy. Naprawdę, uwierzcie mi, często tam są doczepy. Naprawdę. Poza tym wystylizowany włos tak na maksa, co to pasemka, też inaczej wygląda. Czy tak ludzie nie rozumieją? Tacy mądrzy wszyscy. Next. Poznałem podczas pewnej produkcji taką młodą dziewczynę. I no, jej się spodobały moje prace i umówiła się do mnie na koloryzację. Sombre. Powtarzała mi chyba już przez wiadomości na Instagramie, że to ma być prawie w ogóle niewidoczne, że to ma być takie ultra highlight. Takie ultra high. Delicate. Delicate. To, że to ma być prawie w ogóle niewidoczne, słyszałem chyba i czytałem wiadomości chyba milion razy. No i nadszedł dzień wizyty. Ogólnie ja to rozumiałem, bo się dziewczyna bała, bo taka młodziutka też dziewczyna, znaczy młodziutka, aż taka młodziutka nie była. Ale też nie była stara, no ale młodsza ode mnie. No nieważne, nieważne. Przyszła na wizytę z mamą. No i tam omawiamy i naprawdę wtedy bardzo dużo czasu jej poświęciłem, bo widziałem, że tak się stresuje. Bardzo dużo czasu poświęciłem jej na konsultację, jak to ma wyglądać i w ogóle. Pokazałem jej przykładowe zdjęcia i w ogóle bla bla bla. Cały czas było mówione, że to ma być ultra delikatnie, prawie niewidoczne. No to tak zrobiłem. Zachwycona. Jezu, jak od słońca. Mama też. No cudownie to wygląda. No cudownie to wygląda. Cudownie. No i potem dostałem jeszcze wiadomość na drugi dzień, że cudownie, dziękuję ciaro, no cudownie. Mijają chyba z 3 dni, 4 i dostaję wiadomość. Słuchaj, wiesz co? Bo mi 13 osób powiedziało, że nic nie widać. Ja myślałem, że wezmę ten telefon i rzucę nim w ścianę po prostu, słuchajcie. I ona do mnie pisała, że ona by chciała to poprawić, bo uważa, że to jest źle zrobione. No, ja po prostu, słuchajcie, myślałem, że dostanę jakichś spazmów. Szał macicy to był wtedy nic, ja już nie wiem, jak to nazwać. Szał macicy, jak już mnie oglądacie, to wiecie, że to jest określenie, którym określam to, że jestem taki wkurzony, taki... Ale wtedy czułem jeszcze coś gorszego. Dajcie mi pomysły w komentarzach na jakąś nazwę nowego szału. Ale to nie musi być szał czegoś, po prostu jakaś nazwa, żeby określić taki już totalny apogeum nerwu i w ogóle nerwicy całej. Więc dajcie mi coś w komentarzu, jestem ciekawy. Czekam na wasze propozycje. A wracając do tego szału, nie macicy, tylko jeszcze gorszego. Po prostu piszę z nią, że chciała, żeby nie było nic widać. I tak było widać, ale bardzo delikatnie. Ona, no ale 13 osób powiedziało mi, że nic nie widać, że nic nie widać. No ale ona widziała pierwszego dnia i nawet ten drugi dzień, że super, że wow, nawet mama. I teraz nagle 13 osób powiedziało, że nie widać to co. Jezu, skąd się biorą tacy ludzie? O co chodzi? Powiedzcie mi, o co chodzi? Dlaczego? Dlaczego ktoś taki istnieje z takim jakimś, że słucha kogoś i w ogóle, no bo 13 osób nie widzi. W dupie z tymi osobami. Jak ty widziałaś, jesteś zadowolona, to chyba najważniejsze. Boże, o co chodzi? Powiedzcie mi, o co chodzi tym ludziom? I skąd tacy się biorą? Co oni mają w głowie? Jesus Christ. Next.
To są wizyty hit. Takich w moim życiu już było z kilkanaście, oj tak. I teraz tak, z pewnej strony to rozumiem, bo ja też mam czasami problem gdzieś pójść, coś tam i w ogóle nie lubię tak z ludźmi obcymi jakimś gadać. No mam takie dziwne swoje rzeczy, każdy ma i ja to naprawdę w dużej mierze rozumiem. Ale wyobraźcie sobie, że pracujecie w usługach, czy tatuażowych, czy kosmetycznych, czy fryzjerskich, czy masażu, czy cokolwiek jakieś, że pracujecie z klientem. I przychodzi do was, i przychodzą do was dwie osoby, tak, wasza klientka czy klient, z osobą towarzyszącą. I ten klient czy klientka siada na fotelu, mówi tylko dzień dobry, to jeszcze tak. Ja rozumiem, być wstydliwym, ja to rozumiem, ale czasami ja po prostu, ja nie wiem. Siada, nic nie mówi. I ta druga osoba, najczęściej mama, czy ktoś tam, najczęściej mama, mówi, no tu, tak, a czasami koleżanka. I słuchajcie, ta osoba się nie odzywa i ta druga osoba mówi mi, co ja mam robić za fryzurę tej klientce, czy klientowi. Dobra, może ktoś być, jeszcze bym to rozumiał, ktoś jest wstydliwy, wstydzi się, krępuje się i czuje się po prostu raźniej, jak to z nim jest. Okej, niech powie dwa, trzy zdania, co mam zrobić, działam. No ale słuchajcie, jak ktoś mi się jak jakiś wrzut przy dupie kręci dookoła, patrzy na każdy mój ruch nożyczek i w ogóle, to dostajecie szału macity wtedy. Naprawdę. Ja słyszę ten oddech tak z tyłu za oknem, takie o co chodzi, what the fuck? Boże! Którego nie wierzę a propos, ale nieważne. Nie wiem. Naprawdę uwierzcie mi, że przez właśnie takie sytuacje ja wiele razy w życiu miałem ochotę zrezygnować z tego zawodu. Ale że jest moją pasją, cały czas jeszcze jest, którą kocham, no to nie pozwolę przez jakieś po prostu ewenementy sobie tej pasji, no nie wiem, wykreślić z życia. Ale uwierzcie mi, że szał macity wtedy to jest po prostu... Next! I piąty punkt zdarzył się kilka dni temu. I słuchajcie, to jest po prostu dla mnie dramat. Miałem takie sytuacje w życiu trzy, ale właśnie ta sytuacja, która była kilka dni temu, przypomniała mi właśnie, że takie trzy sytuacje były. I dla mnie to jest jakaś po prostu, sorry, ale jakaś, nie wiem, choroba chyba, albo nie wiem jak to nazwać. Sorry, ale naprawdę nie wiem. Jak mi się coś nie podoba, to ja to mówię tej osobie. Słuchaj, nie jestem zadowolony, czy możemy zrobić to inaczej? Teraz cały czas pracuję nad swoją firmą, robię różne wizytówki, różne jakieś tam rzeczy. Coś mi się nie podoba, to ja mówię, słuchaj, to jest nie tak, możemy zadziałać inaczej, normalnie, po ludzku, miło, sympatycznie, z szacunkiem. Ale ludzie? I to, co stało się kilka dni temu, to po prostu, nie wierzę. Po pierwsze, umówiła się do mnie pewna dziewczyna, na Facebooku napisała, na Facebooku nie było żadnych danych oprócz imienia i nazwiska, i nie wiem, czy to nie jest jakaś ściema, bo często konkurencja robi takie rzeczy, więc pozdrawiam, trzymam się dobrze i nie zaszkodzicie mi. Ale nieważne. Żadnych zdjęć, żadnych informacji na Facebooku, po prostu nic. I jeszcze takie dosyć specyficzne imię, no ale okej, może takie imię faktycznie było. No i słuchajcie, ta osoba się umówiła i jak się umówiła, podała numer telefonu, wszystko tam było okej. Umówiła się na jakiś tam dzień, właśnie kilka dni temu i przyszła spóźniona o 32 minuty. Ja naprawdę z szacunkiem podchodzę do klientów, daję im tyle czasu, ile to wymaga, jeśli na przykład też pytam się, że te włosy, znaczy często się pytam, jakie to są włosy, więc jeśli czuję, że potrzebuję więcej czasu na tą osobę, rezerwuję dla tej osoby czasu więcej, nie upycham na siłę klientów, bo tego nie lubię, nienawidzę się spieszyć przy klientach. Staram się wszystko robić dokładnie, dobrze, dopytuję, czy jest ok, czy czegoś nie poprawić, czy naprawdę. No staram się, to jest moja praca, moja pasja i chcę, żeby te osoby były zadowolone, bo no nie oszukujmy się, zależy mi na tym, żeby one wróciły. I to jest naturalne i normalne. No i słuchajcie, pani się spóźniła 32 minuty, więc miałem tak naprawdę na nią dużo mniej czasu. Uwierzcie mi, w moim zawodzie nawet 5 minut to jest bardzo dużo. Naprawdę bardzo dużo. Ja już rozumiem spóźnić się 5 minut, 10 minut, 15 jeszcze zdarza się, no ale 30 ponad to jest naprawdę dużo czasu. Ale w bardzo miły sposób załatwiliśmy, że no pani musi się umówić w inny dzień. Pani, w zasadzie młoda dziewczyna, nieważne. No i ona bardzo miło zareagowała, aż byłem zaskoczony, bo zazwyczaj ludzie reagują źle na takie sytuacje, ale ona bardzo miło zareagowała i umówiła się na chyba 2 dni później jakoś tak. No i słuchajcie, ta osoba miała takie półkręcone, półproste włosy. Były ostrzyżone ogólnie dobrze, bo sprawdzam to strzyżenie,
Tylko przez to, że niektórzy mają takie włosy, że wiecie, z góry się kręcą, a z dołu są proste, to tworzą się takie dwie osobne warstwy. I to nie wygląda do końca fajnie, bo te osoby sobie z tym nie radzą. Co innego, gdyby sobie podkręciły wszystkie włosy, to okej, ale tego nie chcę im się robić, więc to wtedy robią się takie dwie warstwy. Czyli wiecie, tu mają cię loki, a tu nagle takie proste włosy wychodzą. No to stwierdziliśmy razem, w zasadzie ona tak zasugerowała, żeby zrobić takiego jakby boba albo jakoś tę równość ściąć te włosy. No więc osoba miała dosyć płuczkowatą twarz, więc zaproponowałem, żeby zostawić takiego wydłużonego boba, ponieważ to będzie fajnie wyglądało. I tak naprawdę moje strzyżenie polegało tylko na tym, żeby ten tył tych prostych włosów wyciąć, ładnie ukształtować ten tył i tyle. No gdzieś trochę z przodu to wszystko dorównać i w ogóle. I tak zrobiłem. Czesałem te włosy na szczotkę, bo przy niektórych przypadkach, przy lokach czeszę włosy na szczotkę, ale nie tak na gładko, na prosto, tylko robię takie fajne, grube loki. Bo wtedy też mam większą kontrolę przy takich krótszych fryzurach, żeby te włosy dobrze wystrzyc przy końcówkach, żeby lepiej się układały. I też tak zrobiłem. I nawet spytałem, czy mogę wyczesać te włosy na szczotkę, bo będę miał wtedy większą kontrolę nad tym cięciem. Tak, tak, nie ma problemu. I w ogóle ta osoba tak zanurzona tak miło, no to po prostu tak milusio, tak w ogóle takie miłe rzeczy, no po prostu tak miło, że aż cukierkowo. I często przy takich sytuacjach mi się zapala lampka, że jest aż za miło. I uwierzcie mi, nigdy się nie mylę. To nie znaczy, że nie ma być w innych sytuacjach jakby niemiło, ale to było tak miło, że aż za. Wiecie, czasami jest tak, że aż coś jest nie tak, że jest tak super wszystko, że czujecie, że coś jest, jakiś haczyk jest. No i słuchajcie, skończyłem tą osobę czesać i w ogóle strzyc. Tu zrobiłem takie delikatne fale właśnie ze szczotki, takie lokofale. Moim zdaniem wyglądało super. Osoba też była bardzo zadowolona, tak przynajmniej wyglądała. Pytałem się, czy jest ok, czy chce sprawdzić tam tył, wszystko pokazałem. Tak, tak, super, naprawdę fajnie, dzięki, coś tam, nie? Od razu lepiej, bo nie ma tego okona, od razu lepiej, od razu lepiej. I teraz tak. Obgadywała chyba przy mnie dwóch fryzjerów, czy nawet trzech. Jednego powiedziała, że w miarę ok robił, ale tak mówiła, że tragedia, 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 tragedia. Więc to też dało mi do myślenia. Bo jak na każdego fryzjera, no naprawdę, naprawdę jest ciężkie, żeby aż na tylu fryzjerów trafić źle. Ja wiem, że są różne ewenementy w tym fryzjerstwie, ale bez przesady. No i słuchajcie, ja pytam się jeszcze raz, czy na pewno okej. Tak, tak, dziękuję, zapłaciła, uśmiechnięta, do widzenia. No to jak coś to się pojawi za miesiąc albo za dwa, zależy jak będzie rosnąć. Tak, super, ojej, no fajnie, fajnie, fajnie. Po czym wczoraj dostałem komentarz po prostu masakryczny. Masakryczny. Ogólnie już nie będę wam tego czytać dokładnie, ale było, że jestem beznadziejny, że mam wrócić do szkoły, że krzywo, że źle, że poszła znowu do fryzjera? Chyba po jednym dniu od razu do fryzjera? Dobra, okej, okay, dziwne, może tak było, ale okej. Okay. I że do jakiegoś stylisty super poszła. No ciekawe, jak tak się od razu mówiła do super stylisty, bo zazwyczaj oni mają długi czas oczekiwania, tacy wiecie, top styliści warszawscy. Może się udało, nie wiem, może tak. No, że jestem beznadziejny, że mam wrócić do szkoły, że beznadzieja, że nie poleca, że jakaś tam po prostu jakieś, nawet nie wiem, tych słów przypomnę sobie, bo były tak dziwne, nie wiem skąd je znalazła, ale okej. Okay. Że beznadzieja nie poleca, wręcz odwrotnie, nie. Stylista, jakieś wiecie. Wręcz to było takie obraźliwe. I teraz słuchajcie, co mi przyszło na myśl? Ja rozumiem, może faktycznie, bo ona napisała, że coś tam nierówno jest. Może faktycznie coś tu było nierówno. Zdarza się wszystkim i też się może zdarzyć. Już miałem kiedyś takie dwie sytuacje, ale wróciły do mnie klientki. Mówiły, ciaro, słuchaj, mam trochę dłuższy bok. Okej, okay. Ciach i tyle. No każdemu się może zdarzyć, kurde, naprawdę, uwierzcie mi. I nie wiem, nie mogła ona do mnie napisać wiadomości albo, nie wiem, zadzwonić, cokolwiek. Nie wiem, no jestem nie do końca zadowolona, bo coś tu jest nie tak. Przecież to można wszystko załatwić. Przecież to wystarczy napisać, no ludzie... Dajcie mi znać, co o takim czymś myślicie. Czy wy robicie raczej afery od razu, jak jesteście niezadowolone? Czy raczej właśnie chcecie pójść i mówicie, że jesteście niezadowolone i na przykład chcecie poprawki, coś takiego? Bo to po prostu jest wszystko do zrobienia. Prawda. Ale trzeba od razu komuś dupę obrabiać i to jest takimi słowami i nie zgadzam się z większością z nich. Ja nie mówię, może faktycznie coś tam było o centymetr dłuższe, no kurczę, zdarza się, naprawdę, ja nie mówię, że ja wszystko robię zajebiście najlepiej i nigdy nie robię jakichś pomyłek, czy nie wiem, jakiś wtop nie mam i zrobię w ogóle o tym film, że miałem parę wtop śmiesznych, ale dla mnie one były śmieszne po prostu. Ale zawsze staram się robić tak, żeby klientka przyszła zadowolona. A jak wróci do nich, zadzwoni, ja zawsze mu powtarzam, jak coś by nie tak, proszę zadzwonić, coś takiego zrobimy, nie wiem, poprawę jakąś, czasami niektóre kolory czy strzenia wymagają jakiegoś czasu, bla, 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 różne rzeczy. Ale od razu jakiś, no ten komentarz był taki chyba, nie? Taki.
Ale jaka była miła, no zadowolona, zachwycona była. To była podobna sytuacja jak kontrasty. Naprawdę. I właśnie to była ta jedna osoba od 4 miesięcy, która do mnie trafiła. I była taka pokemonowa. Naprawdę, to było trochę słabe. No ale cóż, raz na 4 miesiące wytrzymam pokemona. Już wytrzymywałem kilka pokemonów tygodniowo, no teraz już w ogóle. Dajcie mi znać właśnie, co o tym myślicie, czy jeśli wy byście mieli, nie wiem, jeden blok krótszy o 1 cm, to byście zrobili aferę, czy nie. Ale tak szczerze, bo jestem właśnie ciekawy, wiecie co, ile procent osób właśnie z takich, a ile takich, że normalnie potrafią załatwić sprawę. Ale, moi drodzy, przechodząc do takich miłych rzeczy, to coraz więcej was, czyli moich widzów, trafia do mnie właśnie na strzyżenie, na jakieś koloryzacje i wracają te osoby. Ja się naprawdę cieszę i to są tak fajne osoby, bo jak przychodzą, to ja się z nimi czuję jak z kumplem czy z koleżanką. I to jest tak fajne, taki luźny jest między nami klimat i mi się to tak podoba i nie ma Pokemonów, jesteście naprawdę super i się tak cieszę, że od kiedy pracuję sam, to tych osób zamiast więcej Pokemonów jest więcej tych fajnych osób, że ta energia działa, wiecie, taka podobna się przyciąga i to jest mega zajebiste, ja się naprawdę z tego mega cieszę. Więc jeszcze raz wszystkich moich nowych klientów z YouTube'a pozdrawiam. Dzięki, że mi ufacie i że wracacie, to jest naprawdę fajne. No i jeśli macie ochotę na metamorfozę, to zapraszam serdecznie. Tutaj macie moje jeszcze raz social media, można pisać najlepiej na CiaroHair Instagramie albo na Facebooku Ciaro Art Vision i tam się dogadamy. Tak, moi drodzy, jeśli odcinek wam się podobał, to oczywiście kciuk w górę, nie zapomnijcie o subskrypcji mojego kanału, a my widzimy się w kolejnym odcinku. I piszcie mi komentarze, proszę, na temat właśnie tego, co myślicie o tej sytuacji z tą ostatnią panią i dajcie mi też znać, jak określić jeszcze większy szał niż szał macicy. Coś takiego jeszcze, takiego wiecie. Cześć, trzymajcie się.